Impreza ma rodzinny charakter. Organizatorzy dbają o to, by każdy znalazł tu coś ciekawego dla siebie i miło spędził czas. Zjeżdżalnie, popcorny, no ogólnie zabawy. Teraz będzie organizowana zabawa dla dzieci, rzuty karta. Zagadką jest tylko pogoda, która we wrześniu płata figle. Tym razem było podobnie. Pogoda co roku do południa straszy, po południu jest elegancko. Frekwencja na zabawie około 100-150 osób. Komplet składów co roku jest, także myślę, że dopiszę i w tym roku. Kilkugodzinne spotkanie podzielono na bloki tematyczne. Początek był zarezerwowany dla najmłodszych. To z myślą o nich przygotowano animacje i różnego rodzaju konkursy czy naukę tańca. Zajęliśmy się animacją, czyli głównie tą stroną zabaw, konkursów, świetnej zabawy dla dzieciaków, dla tych najmłodszych, by mieli wspomnienia z wakacji, żeby jak najlepiej zapamiętały to lato. W tym roku jedną z największych atrakcji były przejażdżki kucykami. Te sympatyczne koniki wywoływały uśmiech na twarzy nie tylko dzieci. Co ważne, nawet ci, którzy nigdy wcześniej nie jeździli konno, mogli tu bezpiecznie spróbować swoich sił, mówi właściciel stadniny. Żeby taki kucyk był bezpieczny dla dzieci, trzeba troszeczkę włożyć w to pracy, jak najbardziej. Natomiast te są bardzo przystosowane, bardzo przyjazne, nie kopią, nie gryzą, stoją spokojnie, także jak najbardziej bezpieczne. Stałym punktem pożegnania lata jest także mecz piłkarski, w którym po dwóch stronach boiska stają kawalerzy kontra żonaci, by walczyć o zwycięstwo i dobrze się bawić. Każdy może zagrać, przede wszystkim są to mieszkańcy kątów, no ale jeżeli na przykład są jakieś dziewczyny, którzy mają swoich chłopaków, a ten chłopak jest szanowa, no to też może przyjść zagrać, nie? Ma przynajmniej jakieś wsparcie, nie? Jak się okazało, w tym roku żonaci rozgromili kawalerów, wygrywając z nimi 10-1, co jak mówią organizatorzy, nie zdarzyło się jeszcze w cyklu tych imprez. Piknik zakończyła zabawa taneczna.